tym filmiku pokażę Ci podstawowe dźwignie oraz duszenia i krótko opowiem, w jaki sposób one działają. Dźwignie dzielimy na dźwignie proste i dźwignie skrętne lub rotacyjne. W przypadku dźwigni na łokieć, dźwigni właśnie blachy czy dźwigni prostej chcemy zablokować bliższy staw, dalszy staw i wywrzeć presję na środku dźwigni. Czyli w przypadku balachy będzie to wyglądało tak, że swoimi nogami i ciałem blokujemy dalszy staw, rękoma blokujemy bliższy staw, a nasze bioderka służą do tego, żeby wywrzeć presję na środku dźwigni. Przy dźwigniach prostych musimy pamiętać, że chcemy jak najbardziej wyprostować rękę, jak sama nazwa wskazuje. Znowu, w przypadku balachy krótkiej chcemy na przykład zablokować bliższy staw, zablokować gdzieś dalszy staw. Teraz zablokować łokieć, utrzymać cały czas linię prostą. I teraz za pomocą presji na łokieć jesteśmy w stanie zmusić kogoś do poddania. Chcemy spowodować, żeby na prostej ręce była presja na łokieć przeciwnika, a nie na zgięcie. Jeżeli w jakimkolwiek stopniu robimy presję gdzieś tutaj na zgięcie, to tak naprawdę ręka przeciwnika się zgina, a dźwigni nie będzie. Kolejnym przykładem dźwigni są dźwignie rotacyjne, czyli na przykład w przypadku kimury chcemy też zablokować dalszy staw, zablokować bliższy staw i teraz nie zależy nam na tym, żeby ręka była prosta, tylko właśnie jak najbardziej zgięta, zablokowane obydwa stawy i działamy na zasadzie rotacji. Jeśli chodzi o duszenia, chcemy mieć zachowaną zawsze kontrolę. Teraz bardzo ważne jest, żeby zablokować jedną tętnicę oraz drugą tętnicę. Czyli nasz partner chce zablokować naszą jedną tętnicę oraz drugą tętnicę. I za pomocą ścisku będzie w stanie nas poddać. Jeśli będziemy mieli zablokowane tylko gdzieś tu jedną tętnicę, będzie to niewystarczające. Większość osób wtedy będzie czuła dyskomfort, ale nie będziemy w stanie zmusić ich do poddania. W kimonach możemy do tego użyć kołnierza, który będzie spełniał takie same zadania, jak w tym przypadku ręka. Stay home, the light is gone.